Cześć! Dzisiaj kolejna naprawa płyty głównej laptopa. Tym razem wyzwanie będzie polegało na użyciu do pomiarów wyłącznie taniego smart multimetru, a naprawa bez zaglądania do dokumentacji. Zobaczcie, czy się to uda i jak tani smart multimetr poradzi sobie z takim zadaniem. Mam na stole już rozebranego laptopa HP. Jedyne co wiem, to że jest martwy. Standardowo w takich przypadkach zaczynam od sprawdzenia, czy napięcie zasilacza dociera do płyty głównej. Mierzę na wtyczce gniazda i tu jest OK. Sprawdzam na kondensatora w głównej gałęzi. Ten smart multimetr często pokazuje napięcie około 5 V, a dopiero po chwili, i to dłuższej chwili, mierzone napięcie. Mamy tu około 90 V. Takie napięcie często występuje przy uszkodzeniu kluczy układu ładowania lub niskiej rezystancji głównej gałęzi. Statystycznie obstawiam przebity klucz. Ale żeby to sprawdzić, muszę wyjąć płytę. Mam już na stole wyjętą płytę. Teraz lepiej widać te klucze. Po lewej mamy napięcie z zasilacza. Jest tu 19 V. Dwa klucze załączające napięcie i po prawej wyjście na główną gałąź. Też powinno być 19 V, a jest poniżej 1 V. Typowa usterka to przebicie do bramki tranzystora. Odłączam zasilanie i mierzę rezystancję. Mamy około 100 Ω. To zdecydowanie za mało. Jeszcze raz pomiar tej samej rezystancji w powiększeniu. Jeden z tych tranzystorów wygląda na uszkodzony. Dobrą praktyką jest wymiana kompletu i to właśnie za chwilę zrobię. Tranzystory wylutowywuję gorącym powietrzem. Teraz mogę sprawdzić, który jest uszkodzony. Ten jest OK. Właśnie tak powinno to wyglądać. A tu mamy te około 100 ohmów. Ten jest uszkodzony. Czyszczę pady, nakładam nową cynę, lutuję nowe tranzystory. Sprawdzam jeszcze, czy już mamy prawidłowe napięcie w głównej gałęzi. Jest OK, montuję płytę. Sprawdzam, czy działa. Laptop startuje, nie mam do niego baterii, więc teraz nie sprawdzę, czy będzie ładował. Podsumujmy. Czy tani smart multimetr pozwoli zdiagnozować uszkodzenie? Tak. Czy był wygodny? Nie. Długi czas oczekiwania na wynik i niskiej jakości sondy to najbardziej przeszkadzało. Czy chciałbym go używać przy naprawach płyt? Nie. Już tani Anyn z poprzedniego filmu sprawdzał się znacznie lepiej, chociaż też miał wady. Jeśli chcecie naprawiać płyty główne, zdecydowanie warto zainwestować w lepszy multimetr i koniecznie w lepsze sondy. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.